Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci. I tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie. Nauczycielu, dobrze powiedziałeś, bo o nic nie śmieli go już pytać. Nie ulega wątpliwości, że kobieta jest partnerką w życiu mężczyzny. Mężczyzna bez kobiety, bez jej wrażliwości, sposobu podchodzenia do wielu spraw, mężczyzna nie rozwija się tak, jak mógłby, jak powinien się rozwijać. Zobaczmy, że mężczyzna rozwija się przy kobiecie, a kobieta przy mężczyźnie. I mężczyzna jest w pełnym tego słowa znaczeniu mężczyzną, gdy jest w dobrej, pięknej relacji z kobietą. Podobnie, kobieta będzie kobieca, pięknie kobieca, jeżeli jest w dobrej relacji z mężczyzną. Jeden z nauczycieli w Izraelu mówił, że Żyd, który nie ma żony, żyje bez radości, bez błogosławieństwa, bez dobra, bez pokoju. Talmud twierdzi, że mężczyzna nie może żyć bez kobiety, lecz kobieta może żyć bez męża. Na płaszczyźnie fizycznej wstrzemięźliwość jest znacznie łatwiejsza dla kobiety niż dla mężczyzny. Kobieta jest również nazywana w Talmudzie domem mężczyzny, gdyż mężczyzna zamieszkuje w niej, znajduje schronienie. Piękna jest ta dzisiejsza Ewangelia. Jezus powiada, że w życiu przyszłym, w którym nie ma miejsca na śmierć, małżeństwo w ogóle traci sens. Tam nie będziemy się ani żenić, ani za mąż wychodzić. Niektórzy już biadają nad tym i mówią, że to jest wielki dramat. Umarli żyją. Takim głównym celem ludzkiego istnienia jest życie dla Pana Boga, na Jego chwałę. Zobaczmy, że będąc w niebie, nie będziemy odczuwali tych potrzeb, które tu posiada mężczyzna w relacji ze swoją żoną, a żona w relacji ze swoim mężem. Te potrzeby nie będą obecne w człowieku. Ci, którzy w tym życiu są bezżenni z racji powołania kapłańskiego czy zakonnego, są dla innych w Kościele znakiem tego, jak będzie wyglądało to życie wieczności w niebie. Bezżenne. Jezus wskazuje, że w życiu wiecznym relacje małżeńskie nie obowiązują. Wszyscy ludzie zdążają do tej pełni, którą jest Bóg. Zmartwychwstajemy w Nim, dla Niego, nie zaś dla konkretnej kobiety albo dla konkretnego mężczyzny i życia z nimi. A zatem małżeństwo obowiązuje wyłącznie w życiu doczesnym. Jest instytucją przejściową, powołaną przez Boga dla istnienia, dla realizacji Jego dzieła stworzenia i zbawienia człowieka. I to zmartwychwstanie jest zatem początkiem nowego porządku.
którym ludzie nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić. W życiu wiecznym będziemy żyli dla Boga, nie zaś dla kogoś innego. Czasem takie pojawiają się pytania, czy ja spotkam się z moją żoną, czy spotkam się z moim mężem, albo spotkam się z moim chłopakiem, prawda, dawnym, albo... My wszyscy się będziemy tam spotykali. My będziemy podobni do siebie. Będziemy podobni do siebie. Ale będziemy szczęśliwi przede wszystkim obecnością i bliskością samego Boga.